Tu dopiero jest szaleństwo. Od podłogi, gdzie wykorzystano wzory typowe dla lat 60., mam wrażenie, że ta zabawa ze wzorami to jest typowe już odniesienie się do twórczości Lewisa, czyli do Alicji w Krainie Czarów. Czerwona tapeta, na której widzimy delikatny wzór, ona też jest karbowana. Do tego niewiarygodne stoliki, słuchajcie, aż podniosę to. Zobaczcie, plastikowy kryształ, tak to mogę nazwać. No i poduszki, które są delikatnym akcentem, ale łączą kolorystykę całości. To nie jest tapeta, która jest łatwa w wykorzystaniu. A tutaj zdecydowano się na tym, żeby połączyć ją z bardzo mocnymi zasłonami fuksjowymi. Słuchajcie, naprawdę projektant tego wnętrza miał fantazję. To jest pokój, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zwróćcie uwagę, że tutaj wszędzie mamy szerokie przejścia, przejazdy, na przykład dla wózka, ciach, i cały ten pokój możemy obejść dookoła. Idziemy teraz tu i wchodzimy do łazienki. I do tej łazienki możemy wejść zarówno z sypialni, jak i z salonu. O Jezu, ale czad. Nie zrobiłam kropki, wiem o tym, ale zobaczcie na tę mozaikę. To coś pięknego. Nie widziałam jeszcze takich kafli. Wiecie co? Nie widać tutaj łączeń. Więc zastanawiam się, czy to było kładzione wielkimi taflami, czy tymi mikroskopijnymi kafeleczkami. Mocnym akcentem w tej łazience na pewno jest ten wzór. I teraz znam ten wzór jako tapetę, nie widziałam go jako kafle, natomiast pamiętajcie o tym, że prawie każdy wzór możecie sobie sami wydrukować. I są też specjalne materiały, które nadają się do łazienek, więc możemy zrobić zdjęcie wielkoformatowe i zrobić sobie nad wanną, na przykład panoramę Warszawy, jak ktoś lubi. Mocne kolory, dużo wzorów, a jednocześnie przestronność i naprawdę. Widzę, że mam do czynienia z wielkim talentem i ze wspaniałym designem. To jest czysta przyjemność przebywać w takich wnętrzach.